Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się w grze Talented. I tak, gramy czardziejem, gdyż iż ponieważ najwyższy poziom trudności, na którym przeszliśmy, to trójka, a teraz będzie 14, więc no, stwierdziłem, że to będzie najlepsza opcja. Tak. Jaki jest plan na dzisiaj, poza tym, żeby przejść 14? Otóż plan jest żaden, dosłownie. Jestem gotów zrobić co tylko będzie się dało, żeby to ugrać. Nie interesuje mnie żadne strategie, testowanie nowych rzeczy. Ja po prostu chcę to przejść. Jak zapewne zauważyliście, Talented od bardzo dawno nie było. Jest właśnie spowodowane tym, że próbuję wszystkiego, co się da. Bo to przejść. Ni hołełe, nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie udaje się. I cel w temacie. Za tym idzie po prostu... Po prostu stwierdziłem, że się poddam z moimi pomysłami, strategiami. O, pierwszy pierścień, trzeba by się zdobyć. Po prostu chcę przejść. Chcę przejść, a za tym idzie, nie obchodzi mnie, czy będę musiał znowu wziąć sobie orby przez to. Nie obchodzi mnie, czy będę musiał, nie wiem, grać pod atak podstawowy czardziejem. Co akurat byłoby fajne, bo nie wiem, czy kiedykolwiek udało nam się jakieś ciekawsze strategie pod ataka podstawowego czardzieja zrobić. Ja wiem, że się da. Z opisów czy z niektórych pakietów zdolności. No. Po prostu nieważne co, jak, gdzie. Ja chcę to przejść. Więc tak, skupmy się na tym, żeby wygrywać, żeby sobie z tym poradzić i tym podobne. Tak, mam tutaj trochę expów. Więc nawet nie będę czekał. Mam też dwa magiczne kapelusze, co znaczy, że prawdopodobnie dostaniemy orby. Ale jak mówię, nawet jeśli dostaniemy orby, to ja już nie będę przejmował niczym, ja po prostu chcę to ugrać. Więc tak, przyspieszamy ile się da. Dlatego się te początkowe noce, na to mogę dużo czasu antenowego zaszczędzić. Oczywiście mogę też znowu znaleźć milion sposobów, ale... Jeśli znowu miałbym przegrać, to mnie to nawet już nie rusza. No ta rzeczywistość. Ale jak na początku uwielbiałem Talented. I okej, stanowił jakieś tam wyzwania momentami, albo nawet często. Ale były to wyzwania, które mogę przeskoczyć, tak teraz mogę wam powiedzieć, nie wiem czemu, nie potrafię. Tyle ile już, że możliwe, że nie widzieliście niczego, to masakra. Może to zabrzmieć dziwnie, ale dosłownie... Już mam kopię podstawową zapisa. Zrobioną, bo nie chcę wymaksować po prostu każdej klasy na moich nieudanych podejściach, więc tak. Po prostu klasy już nie będę levelować, dopóki się to nie uda. Ale dobra, starczy tego wszystkiego, weźmy najpierw te rzeczy, które największą mają szansę nam coś dać. I co my tu mamy? Untamed Knowledge. Okej, możemy na levela wrzucić umiejętność Cisowo. Okej, a to nam da orby. Okej, co to jest tutaj? O, to jest fajne. Fajne rzeczy się nawet pokazały. Ale dobra, mamy jeszcze kilka punktów, to na razie weźmy po prostu najwięcej ekspienia. Nie przejmując się niczym innym. I lecimy. Lecimy dalej. Jest dobrze, jest fajnie, jest super, jest ekstra. I tak. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że... No, no tam już nawet się zastanawiałem, czy jest sens, żebym dalej próbował. Podobnie. Bo mógłbym Talented porzucić, tak jak porzuciłem dużo innych serii. Niektóre po prostu przez to właśnie... Jakby... Przez to samo, co czeka teraz tutaj Talented, czyli... To, że nie mogę robić żadnego postępu, nic nie mogę osiągnąć, to byłoby w kółko pokazywanie tylko jak przegrywam. Inne po prostu przez brak zainteresowania bądź jakieś inne sprawy, ale... Pamiętam się naprawdę zastanawiam, czy dobrze byłoby go porzucić, ale... No jest coś takiego w tej grze, że aż nie chcę się jej porzucić. Jestem gotów, dajmy na to, w tygodniu robić 10 podejść, które i tak wiem, że pójdą na straty, bo... Zginę przed falą 10 z każdym razem i... Tak w kółku i w kółku, z nadzieją, że w końcu się coś uda. Może wydawać się naprawdę głupie. Może wydawać się dziwne, ale jest coś w tym wszystkim. Naprawdę, jest coś w tym całym Talented. To powoduje, że mimo tego chcę dalej próbować, dalej grać, dalej o to walczyć. Walczyć, tak. Walczyć. Ale tak czy inaczej. Nie oznacza to, że inne gry są już skończone całkowicie i... Determinacja do Talented jest niczym więcej jak po prostu determinacją chwilową czy coś, czy jakimś faworyzmem. Od razu powiem tym, którzy się zastanawiają, nie, tak nie jest. Wiele naprawdę tytułów porzuconych powróci w takiej samej bądź innej formie.
przykładowo, co mogę powiedzieć, to Children of Morta jest idealnym przykładem. Zresztą chyba niedawno robiłem jakiegoś epizoda z powrotu do Morty na chwilę. W sensie, niedawno, to już jest pojęcie względne, bo to było już w miesiącach temu. Ale no. Prawda jest taka, że nadal czasami sobie włączę Mortę, powiem ten dzień dobry wieczór do monitora. Próbuję nagrać odcinka, z nadzieją, że coś się uda. Ale że się nie udaje, to tego nie publikuję. Rogue Legacy, no, wyszła pełna wersja dwójki. I zanim do tego podejdę, to w międzyczasie też Epic rozdawał jedynkę za darmo, więc... Ja. Dobra, najpierw się ograć jedynkę. Czasem będzie, ale jakoś tak teraz się nie potrafię zmotywować do tego. Oczywiście nie, że brzda się, na razie tłumaczę tylko po prostu takie rzeczy. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo różnych gier, powiedzmy Horde Survival, Vampire-like, jak zwał, tak zwał. No czekają na moment, kiedy Brutale to się zakończy bardziej. I co, tu mamy Loot albo Shock and Off. Gram pod porażenie prądem. Gram pod porażenie prądem, nieważne co będzie, po prostu, no. Gram pod porażenie prądem. Może to być coś, co nam da trochę... nadzieję. Shocked, jeśli nie mylę, albo stanuje, albo jeśli nie stanuje, to po prostu spowalnia mocno. Jedna z tych dwóch, więc tak. Czyli każdy atak podstawowy ma teraz szansę zszokować. Okej, szok to jest ogłuszenie całkowite. Może to być coś, co naprawdę uratuje sytuację. Więc tak. Wracając do tego, co mówiłem. Z innych Pillars of Eternity. Szczerze, z chęcią chcę wrócić, ale wiem, że to wymaga determinacji, żeby przejść umysłu, no i przygotowania na bardzo długie godziny. Pilary nie są krótką grą. Tam mogę powiedzieć, że grałem... Wtedy jeszcze nie byłem najlepszy w tego typu gierki. Ale grałem dobre kilkadziesiąt godzin i... postępu dużego to ja nie miałem, można powiedzieć wprost. Przynajmniej nie czułem, żebym miał jakiś postęp, żebym daleko się posunął z fabułą, z czymkolwiek. No, pomijając kwestię taką, że kilka ciekawych przedmiocików to ja widziałem. Że zachęcają do konkretnych klas, bądź konkretnych buildów. Ale no. A, co tam innego jeszcze z takiej w sumie było? Tak myślę. Core Keeper. Tutaj pamiętam, że porzuciłem z jednego prostego powodu. Nie potrafiłem pokonać jednego bossa. I słyszałem plotki, że ponoć go znerfili. Ale to dosłownie plotki, więc nie powiem prawda, nieprawda, nie powiem tak, ma to sens, nie ma to sensu. Ale jakoś tak z siostrą nam się przez te problemy jakby z tym... Jakby to powiedzieć. No trochę się nam to chciało wracać do tego. Ale jak będzie pełna wersja, to kto wie, może nawet wrócę. Terraria. Była i na modach w formie Skinny Challenge, była w formie Journey End. Czyli właśnie finalnej aktualizacji teoretycznej na Master Mode. Tu mogę powiedzieć coś, co może was zaskoczyć, ale... Między sobą samymi... Wiem, że dziwnie trochę dobrze mi, ale tak... Z siostrą kończyliśmy Master Mode'a. I jak uwielbiamy Terrarię, tak... Niekoniecznie chce nam się wracać do ogrywania normalnej Terrarii na Master Mode'ie. Może tak zwany Journey Master kiedyś, może nie. Na razie nam się do tego nie śpieszy. A jeśli chodzi o Terrarię z modami, to już prędzej, chociaż... Powiedzmy, że nie w formie Skinny Challenge. To jest ciekawy koncept, ale... Wiem, że siostra za bardzo będzie łamać tę zasadę. Ciężko by z tym było. Oczywiście mógłbym zrobić perspektywę taką, że u mnie widzicie wszystko, u siostry tam wokół jej postaci, więc byście wiedzieli, czy łamie, czy nie. Ale no, tak po prostu jeszcze na szybko z takich rzeczy, o których pamiętam. Moving Out 2. No nie jest porzucone, nie mam totalnie weny na to i nie chce mi się. Ale wcześniej czy później siedziemy z siostrą i dalej będziemy to ogrywać. Nie wiem, jak jeszcze tam są inne rzeczy. Jest tego dużo na pewno, ale po prostu... Jakby to najłatwiej określić, no nie pamiętam ich. Ale wiem, że jest dużo serii, które naprawdę zostały przerwane, czy to chwilowo, czy to na stałe. I jak najbardziej powrócą. Będę miał czas, wenę, możliwości. Zależy po prostu, jak na to spojrzeć. A
Ale co mogę powiedzieć? To, co wyróżnia Talented na tle tych innych gier? Nie mam pojęcia. W sumie jeszcze z takich rzeczy, które można też powiedzieć z LGBT grupy, jest coś, co w sumie pojawiało się na streamach już wiele, wiele razy, ale jakoś tak nigdy nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Jakoś większego sukcesu odnieść i tak dalej. Mowa tu oczywiście o pierwszych Dark Soulsach. One też kiedyś na pewno wrócą, podobnie jak będzie też dwójka, trójka i tak dalej, ale... No, na razie mamy Elden Ringa, więc Souls-like'i są zapełnione. Potem jak Elden Ringa skończę, to jest jeszcze Another Crab's Treasure, Lords of the Fallen, wydanie z 23, czyli nowa gra dosłownie, remake, czy tam prequel plus remake, nie wiem. Właśnie nazywa ogólnie The Lords of the Fallen, żeby to odróżnić. Nie Lords, po prostu tylko The Lords, czyli The Lords. Są The Lords, nie jestem pewien. Nigdy nie pamiętam tego, jeśli chodzi o inne glisze. Ale to nie teraz co. Znaczy, to nie jest teraz istotne. Ważne jest to, że to też jest Slice of P. Dużo tego. Nigdy nie wiadomo, czy coś jeszcze się nie pokaże. No. Jest Souls and Sacrifice. I nie wiem, od czego zginąłem. Super. I tak spróbujemy. Tak spróbujemy dalej. Tak spróbujemy dalej. Ja po prostu nie chcę się poddać. Ja muszę to wygrać w końcu. No ale tak, potem są gry a la Ori, Hollow Knight, ten podobny, czyli Metroidvania. Też jest dużo na liście. Oczekujących. Wow. Wow. Nie, dobra, wiecie co. Nawet jeśli tu będę przegrywał, to wrzucę i tak tego odcinka, bo tutaj na tematy różne gadałem, opowiadałem i tym podobne. Więc tak to wrzucę. Ale co jeszcze takiego w sumie mogę powiedzieć? Tak myślę, co jeszcze takiego było w sumie z serii. Albo jakichś innych ważnych kwestii. Ja to nie mam pojęcia, wiem, że tego było dużo. Ale na pewno też z innych rzeczy, które bym chciał grać. Pamiętam wszystkie. Jak to się nazywa? No, Souls-like'i czy... Horde Survival. W Survivale to na pewno mogłabym powiedzieć, że zbliżający się wielkimi krokami nowy Dragon Age. Wiele osób do tego bardzo krytycznie podeszło, ale i mnie się spodobało. Ja z chęcią to zagrał, ograł. Powiem, że jest to czwarta część, a wszystkie części do siebie jakby odwołują. Więc wcześniej musiałbym przejść Inkwizycję. W sensie przejść tutaj, na YouTubie, bo ogólnie chyba ukończyłem. I to mówię, chyba ukończyłem, bo albo ukończyłem, albo byłem bardzo blisko końca. Przy czym... Mówię tu o ukończeniu podstawowej gry, nie tego... DLC, który dzieje się po akcji podstawowej. A może też było to DLC i właśnie grę podstawową ukończyłem, ale nie ukończyłem tego właśnie DLC-ka. Nie jest to, tak się inaczej. No wiem, że to właśnie bym chciał, tylko nie mogę, bo... A wcześniej wypadałoby ograć Inkwizycję na kanale. Ale przed Inkwizycją trzeba ograć dwójkę. A przed dwójką, no i jedynkę. Przy czym jeśli chodzi o jedynkę, to ważne jest... wiele różnych aspektów. Chociażby przejść kampanię główną, czyli początek. Ale też kampania dodatkowa, przebudzenie, też jest bardzo istotna, bo tam są rzeczy, które są potem pokazywane w dwójce, trójce i tak dalej. No ale jak już przy tym jesteśmy, to polowanie na wiedźm, czy polowanie czarownicy, nie pamiętam tytułu. Też warto byłoby ograć, bo w sumie tam też są istotne rzeczy. I tak się po prostu tworzy ciągła linia elementów i serii, które bym powinien ograć. Tylko wiem, że Dragon Age, jak będę sobie grał tego nowego. No, ile będę miał funduszy, żeby go zakupić, nie ukrywam. Raczej będzie to prywatnie. I co tak w sumie więcej? Dużo z tego naprawdę, z takich planach. Ale większość z nich to... No nie na teraz. Albo nawet jeśli na teraz, to po prostu muszę w końcu siąść, ruszyć dupsko i się za to zabrać. A nie ukrywam, ciężko z tym. Nawet bardzo ciężko. Ostatnio jakoś tak po prostu... No mało co klikam w tego konkutra, nie będę ukrywał.
Trochę sobie poklikam, czasem wieczorami, czasem nie. Ja do tych odcinków. Mimo tego, że mam już trochę zapasu. A najprzez to, że nawet jakoś mam tego zapasu, powiedzmy Elden Ringa, bo głównie tu o nim mówimy. Głównie, ale nie tylko, bo tutaj to chyba też trochę mam. Tak mi się wydaje, bo właśnie to jest też ciekawa sprawa, że mam zapasa. Ale jedna rzecz to, że nie do końca pamiętam czego i ile. Druga sprawa, że nawet jak mam zapasa, to często zapominam wrzucić publikacje na YouTube i potem są takie... no, dziury. W dniach, w których są odcinki, a w których nie ma. Ale no... to mimo to... to właśnie siądę, zrobię na szybko jakiegoś epizoda. I potem resztę dnia raczej, nawet jeśli komputer włączą, to bardziej na oglądanie jakiegoś filmu czy coś, bo... nie ukrywam... ja mam niby telewizor w pokoju, ale on jest podłączony do komputera. I... no, dekodera nic tego typu nie mam. Ten telewizor głównie służy mi jako monitor. Do oglądania filmów i tym podobnych rzeczy. Da się tak to najłatwiej określić. I chyba będzie kolejny zgon. No, będzie kolejny. Tak czy inaczej. Ja może na tym to zakończę, bo... jakoś tak nie idzie. Ale nie, spróbuję jeszcze raz. Jeśli dalej nie będzie szło, to zakończysz odcinka. Wrzucę go wam tak po prostu mimo wszystko, żebyście zobaczyli, że nie poddaje się za talentet i tym podobne, tylko po prostu z jakiegoś powodu mi strasznie nie idzie. I okej, tutaj jestem rozproszony teraz gadaniem o jakichś pierdołach, więc można tutaj to zarzucić mi. I moim zdaniem jak najbardziej jest to słuszny zarzut. Nie zmienia to jednak faktu, że no nadal... nadal mi nie wychodzi. Chociaż może gdybym nie gadał pierdołach, to by wyszło. Kto wie. To my to pewnie wy wiecie, bo ja nie wiem na przykład. Tak czy inaczej, skupmy się na tym trochę bardziej. Może nawet naprawdę coś wyjdzie. Więc miałbym nadzieję. Ale jeśli nie wyjdzie, to jak mówię, tragedii nie będzie. Zwykłym do porażek w tej grze. Ale tak. Próbuję sobie naprawdę przypomnieć, czy jest jeszcze coś takiego innego w seriach, które porzuciłem przysłowiowo, czego chciałbym wrócić, albo jakieś gry, które chciałbym po prostu ograć w przyszłości, bo wiem, że są świetne i podobne. Lista na pewno jest długa. Przykładowo, co na pewno chciałbym ograć też kiedyś może. No ten, oczywiście Baldur's Gate 3 tutaj na YouTubach. Tylko nie jestem pewien, czy najpierw nie powinienem jedynki i dwójki. Bo chociaż wiem, że trójka nawiązuje do jedynki i dwójki i tak dalej, tak ponoć nie trzeba znać pierwszych dwóch części, żeby to grać. Więc może nie będę musiał wam tego pokazywać, ogrywać, jak już się zdecyduję na to, żeby właśnie wreszcie ograć na YouTubach, czy to w formie streamów, te baldurowe wrota. Ale jak to miał robić, i tak bym poczekał na tą, powiedzmy, finalną, pożegnalną aktualizację. Bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą, Larian Studios już oficjalnie ogłosiło, że następny patch będzie ostatnią dużą aktualizacją do Baldur's Gate 3, więc no, więcej już nie będzie kontentu, nowych rzeczy i tak dalej. Czym oczywiście może się okazać, że będzie, tylko ostatnia, dajmy na to, zanim zrobimy jakieś, nie wiem, Baldurowe Wrota 3, edycja ostatecznie definitywna plus 10 czy coś. Bo to też jest ich stylu. Dajmy to rok czy dwa lata po tym, jak wyjdzie już taka... jakby najłatwiej powiedzieć... no właśnie, teoretycznie finalna wersja ich gry, to potem oni wydają. Zazwyczaj bez dodatkowych opłat w przypadku komputerowców. A jeśli chodzi o konsolę, że to... to zależy, bo do tej pory chyba ich jakby podstawowe wydania na konsolach nie były dostępne, tych tytułów. Więc to dopiero na konsolach można było kupić, ale tak, właśnie tam jakąś edycję plus czy coś i jak ona jest, to wtedy... ja myślę, że też przez jakiś czas rozwijałem plus nową zawartość, jakieś dodatkowe rzeczy. I zginęłem od Gluta. No cóż. Ale tak, no to na pewno Baldury. Z tych takich rzeczy, o których myślę. Na pewno...
jak to się nazywało. Na pewno myślałem też o Mass Effectach, w szczególności, że już od dłuższego czasu mam tego Mass Effecta edycję legendarną, czyli wszystkie trzy części w jednym. Wiele z tego, ale pewnie większość nawet z tym pamiętam, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Mam nadzieję jednak tylko, że kiedyś w końcu znajdę ten czas, motywację, czy cokolwiek, żeby móc do tego wsiąść. A ja chciałbym się już z wami pożegnać z tego, bo nadal, jak mówię, nie wychodzi. Chcę po prostu to wrzucić wam, żeby pokazać wam tylko, że nadal cokolwiek tam po prostu próbuję. Tak. Szybko jeszcze tylko patrzę na parę innych rzeczy, czy jest coś takiego, bo widzę, że mam właśnie moją ten listę na pulpicie z rzeczami. I tak, Mortal Shell, no to tak, do tego też przydałoby się wrócić, ale dopóki nie problem rendera, nie jest to możliwe. Darkest to wiadomo, ale nie. Guardian Quest, o i tak, to była świetna gra, teraz sobie przypomniałem, że w sumie tam tylko pierwszy akt zrobiłem. No wypadałoby pozostałe też zobaczyć. Tutaj jeszcze dalej mam. Widzę, że mam Stackland zapisane, bo tak, były jakieś nowe aktualizacje, ale gdzieś tak do nich nie siadałem. Potem co dali Backpack Hero, tak, w końcu wyszła przecież pełna wersja. Stone Shard. No do Stone Sharda mógłbym wrócić. Ratropolis. To też mam na liście. Tutaj nawet nie wiem, czemu to mam na liście, nawet teraz skasuję, bo moim zdaniem Ratropolis wystarczająco dużo pokazałem już, żebyście mieli jakąś swoją opinię, żebyście zobaczyli wystarczająco dużo i tak dalej. No Hogwarts Legacy, ale tutaj to w sumie musiałbym albo odzyskać na PS5 postępa i dosłownie zrobić przechwytywarkę, albo musiałbym po prostu coś zrobić, żeby przestało mi lagować, bo o dziwo nadal laguje mi na kompie. Hades, Tiny Roaches, Scofrain 2, a dużo tego jest z takich, które były, ale dobra, starczy naprawdę tego biadolenia, po prostu dzięki wam. No i miejmy nadzieję, że spotkamy się niebawem w kolejnych epizodach Talented. A na ten moment to wszystko, więc no, trzymajcie się i hej, hej.